Witamy w strefie wolnego słowa. Dzień dobry Państwu, to jest podcast Berlińskie Espresso. Witają Państwa Olga Doleśniak-Harczuk i Antoni Opaliński. Konferencja w Monachium, wielkie targowisko próżności zachodniego świata, gdzie pada co roku bardzo wiele, bardzo wielkich słów. Niektóre z tych słów bywają czasem nawet ważne. W tym roku wyjątkowo w formie zdalnej, ale też bardzo, bardzo oczekiwane. W związku z tym, że miało tutaj być pierwsze wystąpienie nowego prezydenta USA do Europejczyków. No i było i padły słowa, że Ameryka wróciła. To co, cieszymy się. Tak, cieszymy się. To znaczy na pewno to wystąpienie prezydenta Bidena, ono zaczynało się w takiej atmosferze, że po 4 latach strasznych rządów tam nie padło nazwisko Trump. W ogóle nie mówiono o Donaldzie Trumpie, ale duch Trumpa absolutnie unosił się zarówno nad przemówieniem prezydenta Bidena, jak i kanclerz Merkel czy prezydenta Macrona. Bo oni występowali w takim jednym panelu zdalnym. Na ekranach mogliśmy obserwować ich twarze, piękne flagi, piękna aranżacja wnętrz i przekaz był taki, że oto zaczyna się jakiś nowy rozdział w stosunkach transatlantyckich i Ameryka właśnie wróciła. Ameryka wróciła po 4 latach jakiegoś niebytu. Ja się zastanawiam, no do kogo wróciła, do kogo wróciła? No przecież chyba my tutaj w Polsce raczej nie odczuwaliśmy braku Ameryki, ale rozumiem, że to było hasło skrojone na miarę tych oczekiwań i traumy post-Trumpowej, przede wszystkim państwa niemieckiego. Ale jest jednak coś takiego uderzającego w tym, kiedy przedstawiciele imperium, które chce przewodzić temu wspaniałemu liberalnemu światu, przepraszają sami za siebie. Ta Ameryka, której przedstawiciele i w osobie prezydenta, i w osobie jeszcze może bardziej nawet pana Kerry'ego przyjeżdżają i robią takie miny, że no właśnie tutaj teraz dopiero będzie dobrze i właściwie to oni się odcinają od tego, co było, nie wymieniając właśnie nazwiska poprzednika, ale jednak wyraźnie od niego się separując. Jest w tym coś takiego, coś tu szeleści niedobrym stylem moim zdaniem. Tak, to było trochę jak w tym horrorze, gdzie nie wymieniano imienia tych, którzy mieszkają w lesie. I Donald Trump to jest chyba taki właśnie potwór, który mieszka w lesie i cała reszta boi się nawet wymieniać, że istniał, ale wszyscy mniej więcej wiedzą, że był bardzo zły, zwłaszcza no, zły dla Niemiec, ponieważ nie pozwalał państwu niemieckiemu na pewne działania, do którego ono było przyzwyczajone za czasów jeszcze Baracka Obamy, który traktował z pewną taką no, taryfą ulgową Niemcy. Zresztą Barack Obama i Angela Merkel mieli bardzo dobre kontakty, również osobiste. Ja pamiętam te zdjęcia ze wspólnej kolacji, która kończyła i wieńczyła w sumie prezydenturę Baracka Obamy. On przyjechał wtedy do Berlina z taką wizytą pożegnalną i media wtedy publikowały zdjęcie takiej miłej kolacji właśnie, kanclerz Merkel, Barack Obama. Nie przeszkodziło w tej miłej atmosferze nawet ten moment, kiedy się okazało, że amerykańskie służby bezpośrednio panią Merkel podsłuchują. Nie, to był oczywiście skandal i część niemieckich polityków, czy mam na myśli raczej opozycję, była bardzo zdenerwowana tym faktem, ale Angela Merkel zdołała jakoś sprawę wyjaśnić. Nie, to nie popsuło żadnych relacji niemiecko-amerykańskich, ale na pewno te 4 lata urzędowania Donalda Trumpa miało na Niemcy taki wpływ wysoce traumatyczny. No dobrze, a przechodząc do wystąpienia, to poza oczywiście powtarzaniem, że Ameryka wróciła i chwaleniem sojuszników i nawiązaniem do tego, że 5. artykuł traktatu NATO cały czas obowiązuje, atak na jednego jest atakiem na wszystkich, to prezydent tutaj jednak przedstawił agendę wrogów, tak? Rosja i Chiny. I to jest chyba jednak pewien problem dla Europejczyków, nawet jak się cieszą, że Ameryka wróciła. Znaczy, na pewno prezydent Biden podkreślił to, że Rosja i Chiny pełnią taką funkcję destabilizującą porządek światowy i że podkreślił to, wybrzmiało w tym przemówieniu. W późniejszych przemówieniach, czy to Emmanuela Macrona, czy Angeli Merkel, Rosja i Chiny pojawiają się, ale już trochę w innym kontekście, ponieważ Angela Merkel
z jednej strony mówi o tym, że no, my tutaj patrzymy jako Europa, czy jako Niemcy, trudno im powiedzieć w jakim, w czyim imieniu Angela Merkel się tak naprawdę wypowiadała, ponieważ Wolfgang Ischinger, szef konferencji bezpieczeństwa w Monachium, on podkreślał, że to będzie konferencja amerykańsko-europejska, więc nie wiem w jakim charakterze teraz Angela Merkel przemawiała do końca. Na pewno mówiła, że Rosja to jest to państwo, które, no, które wprowadza jakiś taki niepokój, zamieszanie, ale należy z nią pozostać w kontakcie, stara narracja. I Angela Merkel zaproponowała wspólną agendę transatlantycką wobec Rosji i wobec Chin, natomiast Emmanuel Macron, skupiając się bardziej na kwestiach szczepień państw Afryki, a raczej byłych kolonii francuskich, bo chyba tak należałoby na to patrzeć, on mówił o dialogu z Rosją, czyli wybrzmiało to słowo, które jest dla nas jak płachta na byka, tak mi się wydaje. No właśnie, no i od razu może zaraz wrócimy do konferencji, ale w takim razie mamy chyba jej pierwszy efekt. Otóż Departament Stanu, wzywany zresztą przez licznych kongresmenów i senatorów od jakiegoś czasu, żeby sankcje na firmy zaangażowane w inwestycje Nord Stream 2 zostały rozszerzone, zrobił coś, co jak rozumiem jest efektem tego szumnego powrotu Ameryki. To znaczy, proszę Państwa, sankcje będą nałożone na statek Fortuna, a ściślej rzecz biorąc na firmę zawiadującą tym statkiem Fortuna. Od czasu zmian, które nastąpiły pod koniec zeszłego roku, tą firmą zawiaduje spółka KWT Rus i to w tej spółce pracuje otóż jedna osoba, pan Siergiej Małkow. Czy to trochę się nie skończy tym, że tak jak za Czarnobyl miał odpowiedzieć jeden człowiek, pan Diatłow, teraz za Nord Stream 2 odpowie jeden człowiek, pan Małkow? No cóż, na razie wychodzi na to, że tak. Zresztą te sankcje nałożone na ten rosyjski kuter to jest jeszcze sprawa za czasów Donalda Trumpa. Donald Trump zarządził, że ta jednoosobowa firma zostanie objęta sankcjami. Zresztą ona przechodziła przez lata z rąk do rąk, ponieważ no wiadomo, że firmy się ratują, jeżeli jedno odnóże firmy znajdzie się w orbicie możliwych sankcji, to wtedy ta firma próbuje uciekać i są, nie wiem, firmy odsprzedawane, oddawane na chwilę i tak dalej. Ale cóż, no tak, na razie mamy sankcje nałożone na kuter Fortuna, na jednego pana. Senator Ted Cruz, który kiedyś ubiegał się nawet o nominację Partii Republikańskiej, pamiętamy, na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych, odezwał się z takim apelem, żeby jednak może Departament Stanu poszerzył te sankcje, ponieważ ten budowany rurociąg jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa i dla stabilności kontynentu europejskiego, ale również jest absolutnie w poprzek interesom Stanów Zjednoczonych w Europie. Więc Ted Cruz tutaj stwierdził, że to są niewystarczające kroki i zaapelował do prezydenta Bidena o poszerzenie tych sankcji. Ciekawa jestem, co z tego będzie. Na razie mieliśmy jeszcze przed konferencją w Monachium apel senatorów amerykańskich, tak? No tak. Demokraci, republikanie w sumie ramię w ramię tutaj zaapelowali. No właśnie, no i czy skoro wobec tych apeli, jak na razie wygląda na to, że Departament Stanu nie zaproponuje nowych poważnych sankcji, czy możemy uznać to za pierwszy efekt właśnie tego powrotu Ameryki i za takie wyjście negocjacyjne w stronę Niemców przede wszystkim? Znaczy tak to jest interpretowane. Nawet pamiętam, że agencja Bloomberg, która jako pierwsza podała informację w sobotę o tym, że Stany Zjednoczone jednak no bardzo ograniczyły tą listę firm, które będą podlegać sankcjom i nie zdecydowały się na przykład nałożyć sankcji na europejskie firmy zaangażowane w budowę Nord Stream 2, no to tam padła też takie stwierdzenie padło, opisywane jako opinia Bloomberga, że Departament Stanu po prostu no, nie chce się konfliktować teraz z Berlinem. Przedziwne to jest, ale z drugiej strony
Wokół Nord Streamu w ogóle dzieje się dużo ciekawych rzeczy. Ta organizacja Deutsche Umwelthilfe, która wsławiła się ostatnio tym, że opublikowała skany listów Olafa Scholza, ministra finansów Niemiec, skierowane do amerykańskiego Departamentu Skarbu jeszcze przed, za czasów Trumpa, z propozycją, powiedzmy, przekupstwa takiego Amerykanów. Na zasadzie, my wam tutaj pozwolimy sprowadzać gaz do Europy, a wy nam pozwolicie dokończyć projekt Nord Stream 2. I ta organizacja, ona teraz między innymi wystąpiła przeciwko budowie Nord Stream 2. Są rozpatrywane wnioski, które złożyła w takim urzędzie, który nazywa się Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, czyli taki urząd federalny do spraw żeglugi morskiej i hydrografii. I teraz oczekuje się tej decyzji, ponieważ to nie jest jedyna organizacja, która zaskarżyła decyzję o dalszej budowie Nord Stream 2. Deutsche Umwelthilfe, tak jak wspomniałam, ale jest też Stowarzyszenie Ochrony Środowiska NABU. To są te dwie organizacje, które wniosły skargę na budowę. Więc z jednej strony dostajemy informację, że ten rurociąg jest nadal budowany, z drugiej strony są pewne tutaj przeszkody, żeby on powstał. Chociaż ja niestety mam takie wrażenie, że te przeszkody zostaną bohatersko przezwyciężone. Zapewne zostaną. Wracając do konferencji, tutaj już żeśmy oboje mieli okazję mówić w różnych miejscach o tym, ale tutaj Nord Stream 2 wystąpił w takim dość przedziwnym kontekście. Nazwa ta, mimo krytycznych słów pod adresem Rosji, nie padła w wystąpieniu prezydenta USA. Naturalnie nic o tym nie wspominała pani kanclerz. Skupiła się na tym, że Niemcy są gotowi dalej uczestniczyć w misji w Afganistanie. No bardzo dobrze oczywiście, natomiast Nord Stream 2 padł w rozmowie szefa tego przedsięwzięcia, pana Wolfganga Ischingera, z panem Johnem Kerry, obecnie macherem od spraw rewolucji klimatycznej w amerykańskiej administracji. Tak, John Kerry opowiadał o ratowaniu klimatu. Zresztą ratowanie klimatu i pandemia to były te najważniejsze punkty tej konferencji, mam wrażenie. I pod koniec tej rozmowy Wolfgang Ischinger tak nieśmiało powiedział, że w sumie to on jeszcze chciał zapytać o Nord Stream 2, ale nie ma czasu. Więc prześlę Keremu pytanie o Nord Stream 2 i przy innej okazji sobie być może o tym porozmawiają. Naprawdę, nie wiem, no oglądając tę konferencję miałam wrażenie, że to jednak jest jakiś taki mało wyszukany teatr. Bo jednak przed konferencją mówiło się, że budowa tego rurociągu bardzo dzieli Stany Zjednoczone i Europę, a zwłaszcza Stany Zjednoczone i Niemcy. A tutaj nagle się okazuje, że wszystko jest ważne. Wychodzi też pani von der Leyen, opowiada o swoich celach klimatycznych. Absolutnie skompromitowana, jeżeli chodzi o kwestie kontraktacji szczepionek dla Europy, już nie mówiąc o jej wcześniejszych wyczynach w Ministerstwie Obrony Niemiec. I pani von der Leyen tutaj zabiera głos. Wszyscy się cieszą, że będziemy walczyć wspólnie o klimat, że Ameryka wraca również właśnie w tej dziedzinie, tak? Czyli to co, powiedzmy, Trump nabroił, Biden naprawi na tej zasadzie. I okazuje się, że ten Nord Stream 2 to w sumie to jest żaden temat. Że spotykają się... Taką anegdotę, a to pogadamy kiedy indziej. Kiedy indziej, może będzie jeszcze czas, może się spotkamy, nie wiem, przy dobrym winie i porozmawiamy. Ha, 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 jest przecież pandemia. To jest na tej zasadzie. Tak, pozdrawiamy serdecznie wszystkich ekspertów, którzy przekonywali w polskich mediach, że absolutnie nie będzie żadnej zmiany amerykańskiej polityki. Szanowni Państwo, z takimi diagnozami naprawdę nie należy się śpieszyć. Notabene Niemcy, niezależnie od tego, czy w amerykańskiej polityce będzie zmiana, czy nie będzie zmiana, dość poważnie przygotowują się i przygotowywali do tych nowych czasów i chyba parę ciekawych w tej sferze takiej wokół niemieckiej polityki, parę ciekawych dokumentów powstało. Tak, już po zaprzysiężeniu Joe'ego Bidena na prezydenta Stanów Zjednoczonych pojawił się przede wszystkim taki dokument, który ma
ma znamiona rekomendacji dla rządu federalnego. To jest 9 punktów, które wyznaczają jakby taki kierunek tych przyszłych stosunków transatlantyckich. I tutaj to jest też w ogóle dzieło 18 autorów, ekspertów, którzy są związani w różny sposób z takim amerykańsko-niemieckim stowarzyszeniem, które nazywa się Atlantic Brücke, Most Atlantycki. Przewodniczącym Atlantic Brücke jest były wicekanclerz Niemiec, były minister również spraw zagranicznych i gospodarki, Sigmar Gabriel, wytrawny polityk, który... Poważny facet. Poważny facet z SPD, który po tym, jak zakończył swoją karierę polityczną, od razu zaczął doradzać różnym międzynarodowym i niemieckim firmom. Między innymi, jeżeli Państwo pamiętają aferę związaną z pandemią w niemieckich rzeźniach, była taka firma, która nazywała się Tunis, ona nadal istnieje, to Sigmar Gabriel doradzał również tej firmie. Był to skandal. Ci od kiełbasek? To są ci od kiełbasek, od różnych rzeczy mięsnych, którzy po prostu w sposób absolutnie skandaliczny nie dbali o swoich pracowników. Między innymi to byli pracownicy z Europy Środkowej i Wschodniej. W jakichś fatalnych warunkach tych ludzi kwaterowano, no, przyczyniając się zdaniem urzędów sanepidu do rozprzestrzeniania się pandemii. Tam zagęszczenie było niesamowite w mieszkaniach, które tym ludziom dano, żeby sobie tam mieszkali. Ale dobrze, odchodzimy od sprawy niemieckich rzeźni i od pandemii. Sigmar Gabriel na kilka dni przed konferencją w Monachium udzielił bardzo ciekawego wywiadu gazecie Die Welt. I w tym wywiadzie powiedział, że w strumie Nord Stream 2 to jest sprawa suwerenności Europy, energetycznej suwerenności Europy i że Stanom Zjednoczonym nic do tego. To było takie jakby, nie wiem, ostrzeżenie, takie wyprzedzające jakieś ruchy ze strony Sigmara Gabriela, bo jeżeli jest się szefem takiego poważnego think tanku, można powiedzieć, jakim jest Most Atlantycki, czyli instytucja, która ma stać na straży rozwoju, pogłębiania tych relacji amerykańsko-niemieckich, to ta wypowiedź jest moim zdaniem ważna. Mimo że pan Gabriel już nie jest politykiem, to jednak no, tym politykiem jest chyba jednak. I tutaj eksperci skupieni wokół właśnie tego stowarzyszenia, którym on kieruje, przedstawili jeszcze w styczniu rekomendacje dla rządu federalnego na kształtowanie tych przyszłych stosunków niemiecko-amerykańskich, na rolę Niemiec w stosunkach transatlantyckich i ta rola Niemiec ich zdaniem ma być największa, ponieważ Niemcy powinny pełnić rolę właśnie lidera, czy chodzi o NATO, czy o kwestie współpracy technologicznej, czy o zwalczanie pandemii, czy o sprawy klimatu. To tutaj jednak Niemcy powinny zająć jakieś takie no prominentne stanowisko. Więc bardzo, bardzo ciekawy dokument. Dokument, w którym pojawiają się Chiny, ale nie pojawia się Rosja. Tak po prostu. Nie pojawia się Rosja. Nie pojawia się Rosja, bo wśród tych 9 punktów, które są wymieniane i rozwijane przez ekspertów, jest na przykład handel z Ameryką, tak? Żeby w końcu tutaj coś ruszyło z perspektywy niemieckiej. Jest polityka cyfrowa, jest technologia, właśnie jak wspomniałam, ale nie ma Rosji. Są rzeczy ważne i mniej ważne dla Ameryki. Najważniejsze są w tej chwili Chiny. Czy tutaj w tym wypadku wygląda na to, że... Bo w punkcie 5 jest napisane Chiny, wyzwanie, które trzeba skoordynować z Ameryką. Jak oni zamierzają to skoordynować? Znaczy, to jest bardzo ogólnie na razie ujęte, że Chiny z jednej strony są, przynajmniej no, dla Niemiec Chiny są bardzo ważne, ponieważ to jest najważniejszy partner handlowy w Azji i tak samo Niemcy są ważne dla Chin. Ta współpraca gospodarcza, ona się bardzo rozwinęła w ostatnich latach, więc Niemcy nie mogą sobie teraz pozwolić na to, żeby od tych Chin się odwrócić. Zresztą Angela Merkel mówiła w swoim przemówieniu w Monachium, że no, że Chiny są takim, są w pewnym sensie rywalem, ale też nie wolno z tymi Chinami za bardzo zadzierać. Taka była wymowa, mniej więcej wydźwięk tej
tego przemówienia Angeli Merkel. No wiadomo, że Stany Zjednoczone z Chinami mają nieco inne tutaj perspektywy rozwoju ewentualnej, nie wiem, współpracy, to już taki powiedzmy. I na pewno ta inicjatywa Niemiec, żeby podpisać umowę o tą inwestycyjną, tak, z Chinami pod koniec prezydencji niemieckiej w Unii Europejskiej, była dla Stanów Zjednoczonych pewnym zaskoczeniem. Nawet sami Niemcy mówili, że to jest pewnego rodzaju afront w kierunku nowej administracji, że wiedząc, że te stosunki Chiny-USA są tak napięte, proponować takie w sumie bardzo szybkie jakieś zamknięcie tej sprawy umowy inwestycyjnej z Chinami, no to było takie niemiłe. Dobrze. Ale polityka nie jest miła, tak? Podsumowując wystąpienia na tej, na dłuższą metę jednak nudnej konferencji, to można uznać, że no, Ameryka przychodzi i mówi, że wraca, ale wrogowie jej się za bardzo nie zmienili, a Europa, przynajmniej jeśli chodzi o ten trzon Unii Europejskiej w postaci pani Angeli i pana Emanuela, odpowiada, że bardzo się cieszy, że Ameryka wraca. No i że oczywiście wspólnie będą razem walczyć z pandemią i walczyć o klimat i w ogóle jak trzeba, to gdzieś tam wojsko razem też wyślą. Natomiast jeśli chodzi o sprawy zasadnicze, to nie zamierzają tutaj specjalnie zmieniać swojej polityki, no bo Rosja to Rosja, a Chiny to Chiny. Tak to mniej więcej wyglądało. Tak, to prawda. Znaczy, wszystko ma zostać po staremu. Ja mam wrażenie, że jednak to do tego dąży. I kiedy był prezydentem Donald Trump, to Niemcy mogły zawsze mówić, że one na przykład, nie wiem, będą współpracowały z Rosją nad Nord Stream 2, albo muszą współpracować z Chinami, ponieważ zła Ameryka pod zarządami złego Trumpa zmusza je do pewnych działań, które być może w warunkach bardziej cywilizowanej dyplomacji, a nie dyplomacji na przykład twitterowej, układałyby się jakoś rewelacyjnie. Oni potrzebowali takiego przeciwnego bieguna, żeby też usprawiedliwić swoją politykę względem właśnie między innymi Rosji. Teraz będzie im ciężej. Na pewno będzie im ciężej z Nord Stream 2. Ja mam jednak nadzieję, że administracja prezydenta Bidena otrząśnie się i jednak może on zostanie jakoś zmuszony do tego, żeby bardziej reagować w sprawie Nord Stream 2. Mam taką jednak cichą nadzieję. I że jednak tutaj Berlin nie będzie miał tak łatwo, że nie wystarczy powiedzieć, że po 18 latach obecności naszych wojsk w Afganistanie zgadzamy się na dalsze stacjonowanie, albo nie wiem, jeszcze na Mali, albo to, co powiedziała pani kanclerz Merkel, że jesteśmy też obecni na Litwie. No owszem, no, Niemcy są obecne na Litwie, ponieważ pewne uzgodnienia związane z obroną flanki wschodniej NATO zapadły i tutaj no Niemcy muszą też jakoś działać na tym odcinku, niezależnie od swoich sympatii prorosyjskich albo nie. Jest to na pewno pozycja państwa rozdartego między interesami z Rosją, a tym, że jednak jest to państwo NATO i jest to państwo europejskie. Do tych spraw jeszcze nie raz wrócimy, a na zakończenie jeszcze powiedzmy może, że jednym z takich efektów tej epoki, o której teraz wszyscy chcą zapomnieć, czyli epoki Donalda Trumpa, było jednak dość duża miara, jaką Amerykanie zaczęli przykładać do tak zwanej inicjatywy Trójmorza. I tutaj mamy dość ciekawy niemiecki głos na temat tego, że chyba jak czegoś nie można zignorować, to po prostu należy się do tego przyłączyć. Znany polskim czytelnikom pan Kai Olaf Lang na stronach ośrodka Stiftung Wissenschaft und Politik tutaj się wypowiedział. Kai Olaf Lang faktycznie napisał artykuł dotyczący Trójmorza i pokazujący również, jak to Trójmorze jest odbierane w Niemczech. Bo być może my sobie czasem nie zdajemy z tego sprawy, że ta inicjatywa jest naprawdę śledzona przez naszych zachodnich sąsiadów, nawet jeżeli o tym się nie pisze w prasie niemieckiej za mocno, to jednak Berlin patrzy na Trójmorze. I z tego, co pisze Kai Olaf Lang, to Niemcy będą się starały zbliżyć do Trójmorza. On tutaj podnosi taki argument, że
Polacy raczej nie pozwolą na to, żeby Niemcy stały się pełnoprawnym członkiem tej inicjatywy, ale Niemcy powinny za wszelką cenę dążyć do tego, żeby pogłębiać swoje kontakty z państwami Trójmorza. I podaję bardzo taki pragmatyczny powód tego zainteresowania, że po pierwsze, jeżeli Stany Zjednoczone angażują się coraz mocniej finansowo w Trójmorze, jeżeli Trójmorze będzie, planuje wspólne kolejne jakieś tam projekty infrastrukturalne związane z technologią, to Niemcy powinny w tym uczestniczyć również po to, żeby jakoś materialnie odnieść korzyści na włączeniu państwa niemieckiego w jakieś tutaj procesy, na których, mówiąc chyba, to już jest moja tutaj opinia i moja interpretacja, po prostu tam, gdzie można zarobić, to Niemcy nie powinny absolutnie przepuścić okazji. Ale jest jeszcze kwestia oczywiście polityczna i ona jest najważniejsza. Tak, tu też widać, że rzeczywiście obserwowana jest aktywność polityczna naszej części Europy, chociażby w tym, że w tym raporcie od razu zauważono ten dystans, jaki było widać na ostatnim wirtualnym szczycie 17+1, czyli szefów rządów krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Chin, gdzie część krajów w ogóle była nieobecna albo przysłała bardzo niski stopień dyplomatyczny, a głosy były dalekie od tego takiego entuzjazmu, który jeszcze kilka lat temu był świadectwem takiego oczekiwania na jakieś wspaniałe chińskie inwestycje. Więc też widać tutaj, że te niemieckie ośrodki bardzo uważnie monitorują na bieżąco to, co się dzieje. Do tych spraw chińskich będziemy wracać, ale teraz może na zakończenie, bo jeszcze jedna rzecz, mianowicie przy okazji tej wypowiedzi nieszczęśliwej pana prezydenta Steinmeiera, która jeszcze w dodatku nieszczęśliwie u nas została niezbyt dokładnie przetłumaczona, wrócił temat reparacji i odszkodowań za II wojnę światową. Wrócił, ale jak zwykle w takim kontekście chyba nieopartym na rzetelnej analizie. Tak, to był taki kolejny impuls. Na zasadzie Niemcy powiedzieli coś złego, to my teraz odpowiemy im, żądając reparacji. To znaczy, owszem, można, to jest pewna metoda, ale tak się zastanawiam, bo w Polsce są jakieś takie dwie skrajne opinie, że albo żądajmy reparacji za wszelką cenę i koniec, ale to nie jest podparte to jakąś szerszą debatą, w ogóle nie ma debaty, to jest na zasadzie hasło reparacje, ktoś się wypowiada, ktoś pokiwa głową, powie tak, tak, ma rację i sprawa umiera, tak? I druga taka metoda na ten temat to jest po prostu, były jakieś uzgodnienia w 1953 roku, trzymajmy się tego, Polska się trzyma tutaj ustaleń międzynarodowych, jesteśmy tacy grzeczni. Obie te postawy są, delikatnie mówiąc, niepoważne. Niepoważne, ponieważ to nie jest tak, że my z Niemcami zadzieramy, żądając reparacji, albo musimy za każdym razem, kiedy w Niemczech ktoś uderzy w stół, to my jesteśmy takie nożyce, odzywamy się, ale tak w sumie bez jakiegoś azymutu, mam wrażenie. To jest całkiem normalny proces. Państwa, które nawet są połączone jakimiś wspólnymi interesami, które występują pod dachem różnych wspólnych organizacji, potrafią załatwiać sprawy finansowe bez uszczerbku dla swoich relacji. To jest normalne. I jeżeli my jako państwo nie postaramy się jednak o to, by wydobyć od Niemiec to, co nam się absolutnie należy, to no wychodzimy na takich, przepraszam, no takie państwo absolutnie naiwne i pozbawione narzędzi egzekwowania tego, co Niemcy powinny nam oddać, co są nam absolutnie dłużne. Ja bym tylko wspomniała, że w 90 roku, kiedy krystalizował się los Zjednoczonych Niemiec i polityki wobec Zjednoczonych Niemiec, tego jak te polsko-niemieckie relacje będą się układały, to Helmut Kohl absolutnie nalegał na to, żeby kwestia reparacji została wyłączona z rozmów, ponieważ obawiano się reakcji łańcuchowej, że najpierw Polska, a potem inne państwa, tylko że inne państwa potrafiły sobie jakoś jednak te pieniądze jakoś zapewnić, a my nadal
stoimy w martwym punkcie. Minęło już tyle lat, najwyższy czas, żeby sprawę ruszyć i nie oglądać się na to, że ktoś się na nas obrazi. No właśnie, a przy okazji należy szukać sojuszników tam, gdzie oni są. I mieszka sobie w Niemczech pan dr Karl-Heinz Roth, niemiecki uczony, który kwestią odszkodowań za zbrodnie wojenne zajmuje się od wielu lat i który pisze o sprawach odszkodowań wobec Polski. Jego książka zresztą została wydana w języku polskim również. To informacja dla tych wszystkich, którzy nie chcą śledzić bezpośrednio tego, co piszą Niemcy. Instytut Zachodni, który od lat tymi sprawami się zajmuje. Tam zresztą też pisywał o tym kompetentne raporty profesor Stanisław Żerko. Instytut Zachodni w zeszłym roku wydał książkę pana Karla Heinza Rotha. Wyparte, odroczone, odrzucone, niemiecki dług reparacyjny wobec Polski i Europy. To jest wspólnie z panem Hartmutem Rübnerem ogłoszone takie podsumowanie właściwie wieloletnich badań na temat kwestii reparacji na tle porównawczym, z pokazywaniem, z czego one wynikają, jak tutaj wyglądały kolejne akty prawne. Może należałoby po prostu do tego sięgnąć i może polskie państwo powinno lepiej nieco wykorzystywać tych sojuszników, którzy w ważnych sprawach może mieć. Tak, zresztą profesor Roth to jest naprawdę niesamowita postać. Ja pamiętam, jak on 2 lata temu był w Warszawie, brał udział w konferencji poświęconej reparacjom i miałam okazję tam podejść, porozmawiać z nim troszeczkę. Później nadarzyła się kolejna, by przeprowadzić wywiad, następny wywiad. I wiem, że on w Niemczech również spotkał się z atakami. Z atakami za to, że wspiera stronę polską i utwierdza ją w przekonaniu, że reparacje się nie przedawniają, że to nie jest sprawa, o której trzeba zapomnieć, ponieważ pan Heiko Maas mówi, że trzeba i pan Peter Altmaier mu wtóruje, tak? I to nie jest też tak, że my mamy wielu sprzymierzeńców w tej sprawie w Europie. Pamiętam, że też jakieś 2-3 lata temu nawiązałam kontakt z pewnym specem od odszkodowań wojennych w Szwajcarii, też profesorem jednej z tamtejszych uczelni. I on w odpowiedzi nam na moje zapytania stwierdził, że absolutnie, że Niemcy nie mają tutaj żadnego długu wobec Polski, że wszystko zostało już zwrócone w ramach tych takich zapomóg dla poszczególnych osób, dla więźniów obozów koncentracyjnych. I że my nie powinniśmy w ogóle tutaj się upominać o jakieś reparacje wojenne, tak mi to przedstawiono. Więc kiedy pojawiła się osoba profesora Heinza Karla Rotha, to jakieś takie też światełko w tunelu się pojawiło, że po tej drugiej stronie są ludzie, którzy rozumieją naszą rację i są w stanie nam tutaj też bardzo pomóc. Bo ja przypomnę, że on się zajmował również Grecją. I na podstawie tych przykładów greckich starał się też jakieś analogie wysunąć co do możliwego zachowania Polski w kwestii dochodzenia roszczeń na arenie międzynarodowej. Niesamotnie, to podkreślę. Któregoś dnia może zrobimy specjalną audycję w ogóle o właśnie pracach profesora Rotha i o tej książce, tak jak mówiłem, Instytut Zachodni w zeszłym roku polecamy. To chyba wszystko na dzisiaj. Tak, tak, myślę, że wszystko, chociaż mamy jak zawsze bardzo dużo dokumentów różnych na stole, ale następnym razem obiecujemy Państwu, że przyjrzymy się innym sprawom i na pewno wrócimy do sprawy też Aleksieja Nawalnego, ale w trochę innym kontekście niż do tej pory było to przedstawiane, bo są pewne też inicjatywy opozycji niemieckiej, które żądają odpowiedzi od rządu federalnego w sprawie Nawalnego i są to rzeczy, które nie pojawiają się w mediach, więc opowiemy o tym. Dziękuję bardzo, to było Berlińskie Espresso. Dobrego dnia. Witamy w strefie wolnego słowa.